知をいたします。この電車は渋谷から先、東急線が急行です。Musiałem spauzować muzykę, bo jak gra mi muzyka, to się nie mogę skupić. Słuchajcie, smutno się trochę robi. Przedostatni dzień, z czego jutro to już będzie tak też trochę pakowania, bo o 22 mam samolot do Dubaju. Więc dzisiaj jest taki dzień mocno intensywny, mocno spotkaniowy. Jeszcze tam robiłem planie, jakieś są organizacyjne rzeczy. A teraz jadę do szkoły językowej, zaczerpnąć trochę informacji, pogadać sobie z nimi, co i jak. A później, słuchajcie, mamy tak, z Przemkiem się widzę w ogóle w tej szkole językowej. Wait, gdzie jestem? Gdzie on się... No, tak czy siak to i tak źle pójdę. Strasznie poryta ta stacja, muszę wam powiedzieć. Potem idziemy sobie na degustację sake z Przemkiem. Damian ma dojechać. A później jeszcze się będę widział. Będziemy się widzieć z Brodaczem. Tam nas wyciąga do jakiejś koreańskiej knajpy. Dla mnie bomba, szczerze mówiąc. No i dobra, słuchajcie, nieźle, 12.15, 12.17. Na stacji, na którą się umówiłem z Przemkiem, mam jakieś 10 minut z buta, więc idziemy sobie jeszcze do jakiejś Matsui albo Suki śniadanko zjeść. A potem można już uderzać i załatwiać swoje sprawy. Ale mnie nostalgia dorwała. W ogóle wczoraj tego nie nagrałem, ale to was rozwali, jak będę wam pokazywał, co przywiozłem z Japonii sobie, nie? Myślę, że niejednemu głowa eksploduje. Słuchajcie, obawiam się, że dzisiaj już śniadania nie będzie. Oni tutaj do wszystkiego muszą walić tony cukru. To jest po prostu niesamowite w tym kraju. A i tak są szczupli, nie? Mój pancake się trochę rozlotuje, więc pozwólcie, że wezmę się za jedzenie. Mamy jakieś 20 minut, żeby dojść na stację, a na stacji 5 minut, więc jest mi 15 minut na żarcie. Po wizycie w szkole językowej wybrałem się z Przemkiem w okolice stacji Nippori, gdzie odwiedziliśmy pobliską świątynię, a następnie udaliśmy się do Yanaka Ginza, czyli miejsca, gdzie nadal czuć stary klimat uliczek handlowych Japonii. Swoją drogą, to wiele osób zadaje ciągle to pytanie. No dobra, Damian, ale co ty w tej Japonii będziesz robił? Odpowiadając jasno na to pytanie. Tego dnia byłem właśnie w szkole językowej, do której będę począwszy od początku października uczęszczał przez kolejne 2 lata. Dodatkowo chciałbym dalej rozwijać swoje umiejętności montażu, filmowania, zająć się tym w końcu bardziej zawodowo, a przy okazji móc pokazywać wam Japonię, którą kocham i tą, której nie trawię. Bo nie ma idealnych krajów, z czego każdy zdaje,
A przynajmniej nie powinien zdawać sobie sprawę. Jesteście w ukrytej kamerze? Nie, no słuchajcie... Sytuacja jest tego typu, tak się oprę, będzie może lepiej widać, albo bym widział, co ja widzę w ogóle. Stoimy sobie tutaj w takiej miejscówce. Monopolowy sklep. Monopolowy sklep, degustacja sake, 800, nie, 600 600 jenów, za taki kubek. Za taki kubek, to jest ile? 18 zł mniej więcej teraz. 6 razy 3. No. Tak liczyłem podstawówkę, a nie matematykę. No ile to jest? No setka taka, nie? No, setka. Nie, no to będzie nie, 150, to 200. No. No. Także wasze zdrowie, kochani. Nie powinno się próbować alkoholu, więc nie mówię co to za marka. Wino ryżowe, sake. Kappa. Dobre. Ej, to jest chyba najlepsze. To najlepsze. To jest najlepsze. Ichiban. Słuchajcie, muszę wam przyznać, że... 4 kolejeczki pękły, ale czuję się lekko... rozluźniony. A tutaj jadę pić dalej. Jak typowy Polak. Nie, naprawdę. Jakby w tym kraju idzie popaść w alkoholizm. Totalnie. Trzeba się mocno pilnować. Witamy na JR Nippori Station. Co? Jakbyś ty nie przyjechał. Ja bym nie poznał Damiana. Ja praktycznie, no co, w domu się ciebie obrabiam. A widzisz? A tu kolejna znajomość, kolejna znajomość, kolejna znajomość. I tak się tą Polonię tutaj... Zrobię jak ty dostaniesz tą wizę studencką. Jesus. Swoją drogą Przemek cyknął mi przy okazji parę fotek, bo moje stare profilowe już wiały biedą. I muszę przyznać, że jak na takiego brzydala jak ja, wyszło całkiem spoko. Słuchajcie, wyglądam teraz naprawdę jak turysta. Bo sandały, skarpeta, te sprawy. Ale weszliśmy do restauracji koreańskiej i się okazało, że ani ja, ani Damian nie wypłaciliśmy kasy, więc musiałem skoczyć do bankomatu. W ogóle patrzcie, jaki klimat, nie? Tak, Korea po prostu aż... Jedyne, co zdołałem nagrać jeszcze tego dnia, to pozdrowienia dla Darka, który chłopaków poznał, gdy był ze mną na poprzednim wyjeździe do Japonii. Sami zresztą za chwilę zobaczycie dlaczego. Powiedz, powiedz. Peszo, zarapuj to! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo. Nasze bloki są zajebiste! Nasze bloki są zajebiste! No pokaż nasze bloki! A, daj! A to nie są nasze bloki, kurwa! Mnie to interesuje. Mnie to nie interesuje. Darek, pozdrowienia od ekipy z Tokio. Bo to ja i moi ludzie. Tak samo jak ty i twoi ludzie. Z koreańskiego baru wyszliśmy z rachunkiem 2 many. Czyli jakieś 620 zł na chwilę obecną. Z czego 3/4 to był alkohol. Dałem. Na tym polega odpowiedzialność. Wstałem o 6, zrobiłem pracę domową. Dlatego mnie tak głowa rozbolała. O tej pracy domowej. To będzie wyczyn, bo tą torbę. A jeszcze jadę po pingwiny. Muszę schować jakoś walizce. W każdym razie udało się, przymknęła oko. No.